Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Z tej strony Andzia. Wyzwanie dla partnerza. Już czytaliśmy? Bo nie dostałem kolejny level. Ojenny. Żyła rudy orykalku. Troszkę tu nazbieramy tego. Szkoda, że za same przetapianie nie mamy też dodatek do umiejętności kowalstwa. W sensie nie wydobywanie, ale samo... O jeny, to była podwójna żyła. Żyła rudy wyczerpała się. Nałóż trzelok. Ruda orykalkum. I kolejna ruda orykalkum. Ile mamy tego tutaj? To też będzie podwójna żyła. Sporo tego pójdzie tutaj wydobyć. Ruda orykalkum, jeśli się nie mylę, to jest odpowiedzialne za zbroję orków. O jeny. Będę to nosił ze sobą, ja sobie to przetopię najpierw. Bo nie wiem, czy jedna żyła odpowiada jednej sztabce, czy dwie rudy odpowiadają jednej sztabce. Jeśli to będzie to drugie, to wtedy można jeszcze obniżyć sobie nie koszt, ale wagę inwentarza, troszeczkę przynajmniej. Dalej. Ja nieraz też wypadną jakieś ciekawe rzeczy, jak na przykład kamień, klejnot dusz lub coś takiego. Jestem ciekaw, czy to zależy po prostu od żyły, od jakiej żyły, czyli czy to jest srebro, czy to jest ebon, czy zależy to po prostu od poziomu postaci. Bo tak samo na tej zasadzie też pojawia się też drop u zwykłych postaci, NPC-tów, które pokonamy, które też ze względu na level się pojawiają. Coraz to lepsze rzeczy. To chyba było... O, jakby się zaraz zawaliłoby tu wszystko. Okej, możemy wrócić wtedy. Ten herszt pokonany. Podłącz ładowarkę. Aha, mogę tu wystąpić. Różne. Aha, dwie trzeba. To dobrze. Aha, już więcej nie mogę. Świetnie. Mogę coś ulepszyć sobie? Orkowe buty nie mogę, bo to jest magiczny przedmiot. Chwileczka. Chyba, żeby... A przecież mam tutaj. Stół do zaklinania? Nie, to było u tych wiedźm. Damn it. Chyba, że ja bym sobie coś takiego zrobił. Ups, nie chciałem to wziąć. Orkowe... Aha, potrzebuję sztabkę żelaza, chociażby jedno. No niestety nie pójdzie to wtedy. Jedziemy dalej. Aha, do białej grani mogę wrócić. I teraz sobie zapamiętam, już 4 minuta jest na mojej komórce. Dobrze, resetuję i wyłączam wtedy. I podłączam do ładowarki USB. Ach, muszę... To jest właśnie tak głupio w tych nowszych telefonach, że mają takie... Ach. To... Do wybicia takie otwory do ładowania. Zamiast zostawić ten zwykły otwór, to trzeba oczywiście uciężyć człowiekowi życie. Tak człowiek to wypanie na pewno w swoim czasie. Dobrze, sztabka żelaza. Potrafisz wykonać zleconą robotę. Podoba. A jeny. Jak długo chcesz czekać? Godzinę. Gdzie ona jest? Nie twierdzę, że jestem najlepszym. Jeszcze. A
Ten tytuł należy się Eorlundowi Siwowłosemu. Jego stal jest legendarna. Ja chcę tylko dostać szansę. Mam tu parę niezłych egzemplarzy, jeśli interesuje cię zakup. W środku jest ich jeszcze więcej. O, hieny. Miecze, hełmy, praktycznie... Żelazo. Jedno potrzebuję tylko. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. I robimy orkowe buty. Ulepszymy je. Orkowy hełm nawet mam. O kurde. Orkowe buty. I orkowy hełm zaraz przy okazji. Bo to mi kowalstwo jeszcze zwiększy. Dobrze. I teraz szybko zalecimy do smoczej przystani. Zła droga. Miło spotkać kogoś z ojczyzny. Farengar. Właściwie nie Farengar. Ja potrzebuję tylko jego stół do zaklinania. No niestety on ma chyba jedyny stół do zaklinania w... Pomagasz w psiarni? Słuchniesz jak... No wybacz, ale... Taka już jest orkowa zbroja, ona cuchnie, ale za to jest lepsza niż twoja gardzisto. Gwardzisto, a nie gardzisto. Stół do zaklinania poproszę. Orkowe buty, udźwig zwiększony. Orkowe buty bez kazy. Zaklęcie. Premia do udźwigu 15. Klejno dusz 6, 19. No dobrze. I może jeszcze coś innego zaczaruję? Chociaż nie, zostawimy. Teraz, jak to wygląda? Orkowe buty, bez kazy, bez... No, na pewno jest lepiej już. Klasa pancerza 294. Klasa pancerza 294? Dobrze. Farengar, mogę ci posprzedawać parę rzeczy? Wyglądasz mi na maga. Myślę, że docenisz to. Nie, ja chcę tobie sprzedać parę rzeczy. Nie, klejnoty dusz, to jest mi akurat potrzebne. Amulety, naszyjnik kowalstwa, zostawię sobie. Srebrny naszyjnik, to i już więcej kasy nie masz, więc... Wiesz co? Jeśli masz zadatki, dołącz do Akademii... I teraz zalecimy do naszych towarzyszy. Właściwie do Kodlaka, bo on był naszym zleceniodawcą. Zobaczymy, co się tam u nich dzieje. Czy znów ktoś się bije, jak my po raz pierwszy tam wszedliśmy do Jorvaskr. Dwie kobiety poszły na siebie. He? O co tu biega? Nie mów mi, że doszło do incydentu. Srebrna ręka. W końcu odważyli się zaatakować Jorvaskr. Złoto? Większość dorwaliśmy. Ta para nie stanowi. Myślisz, że możesz skrzyżować ze mną broń? Zginiesz w 6 sekund. Dobrze, koniec gadania. Ta para nie stanowi już problemu. No dobrze, Jorvaskr, co się tam stało? Srebrna ręka zaatakowała... Przecież zniszczyliśmy omalże ich. Omal? Dlaczego cię nie było? Doszło do najbardziej zaciekłej bitwy, jaką widziałem. Srebrna ręka. Wreszcie znaleźli odwagę, by zaatakować Jorvaskr. Odparliśmy ich. Lecz staruszek, Kodlak, nie żyje.
Czy komuś jeszcze stała się krzywda? Nie, ale uciekli z naszymi wszystkimi fragmentami Utrada. Ale ty i ja odzyskamy je. Zaatakujemy obóz ich wodza. Nie przeżyje nikt, kto mógłby snuć opowieści. Będą rozbrzmiewać tylko pieśni o Jorvasch. To już mi się podoba. Pomścimy Kodlaka. Zaznają grozy, zanim z nimi skończymy. Okej, okay. Wykonanie. Wykonane, honor krwi. Srebrna ręka, wytryj złoto. Gdyby nie Wignar, już bym nie żył. Przygarnął mnie i pomógł mi odmienić życie. Stalowy młot bojowy. No dobrze, czyli mamy wyjść teraz. I mam odzyskać wszystkie fragmenty Utrada, czyli cieniste schronienie. Fort Zabójczy Młot. Redgardzi pochodzą z Hammerfell, tamtejsze miasto sąsiaduje z wielką pustynią Alikry. Nawet ma klejnot dusz. Jak na to patrzy też. Mapa. Musimy się spiąć wyżej. To, co nas interesuje, jest tam za troszkę dalej. Za tą górką. Dobrze, niech kondycja mi się zregeneruje. Wilkas? Nie. Wilkas, o, nawet trafiłem chwileczka. Zapłacą za to. A, broń dwuręczna. To mnie akurat nie interesuje. Jakaś żyła. Będzie coś ciekawego? Żelazo. Ja nie kogoś... A, jest, jest, jest. Nie ma takiego bata. Pierwszy polek. No, krew już jest widoczna dosyć. Złoto, łuk myśliwski. Walka z szami tylko tu interesuje. Idziemy. Cieniste schronienie. No, 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 ładuj się. Aha, ktoś mi powiedział, że jeśli ja będę się skradać, to Wilkas będzie się skradać, ale chodzi po prostu o to, że nieraz ja strzelam, mimo że mnie odkryli nadal skradając się, to Wilkas wtedy otrzymuje większe obrażenia. No zobaczymy, w sumie rację, po co ja wtedy się jestem w trybie skradania. Co tu mamy? W klatkę piersiową. Skradanie wzrasta do 60. Wszyscy? Na to wygląda. Złoto i to wszystko. Ten facet natomiast widziałem z daleka. No, myślałem, że on ma szklane, ale ma orkowe strzały. Nie narzekam. Ja i tak używam pradawnych, więc... Żelazne rękawice. Niestety nic ciekawszego tutaj też nie ma. A to jest tylko taka chuda platforma. Okej. Nic. Tam jest też jakaś droga.
Bierzemy to. Złoto, norska strzała. Się przyda, przyda, przyda. Ale ja teraz wrócę się. I mamy iść tamtędy. No dobrze, czy jeśli teraz pójdę w lewo, to nic mi się nie stanie. Aha, to jest żelazne, to jest tylko. Co to było? Jaki odrzut! Jest tam kto? Czas zakończyć tę zabawę. Pokaż, co potrafisz. Wilka, zdobij go. Poszło. Oni mają bardzo dużo złota. Trzeba to wykorzystać, więc. Matka ogników. To mnie interesuje. Tutaj nic nie ma. No a po co ten pośpiech? Ty gonisz za zemstą. Kuźnia, młot i kowadło? Nie, nic nie zwiększa. Tu jest kufer na poziomie czelanika. Ups. Jeszcze raz. Mamy. To i to. Dobrze, opłacało się. Za jeden wytrych. Drewniane drzwi, poziom czelannika. O, już. Dobrze, czyli w lewą stronę. No dobrze, powiedziałem w lewą stronę. Myślałem, że mi się pomy... Nie trzeba było to przyłać. A, przyszliśmy tak czy owak. I nic z tym nie zrobisz. Krasnoludzkie strzały, złoto i pradawna i to wszystko, co mnie... O! Świetna mikstura. Sztabki stali. Mikstura. Niczego ciekawego tutaj więcej nie... A, to już przeszukałem. On ma hełm. Tutaj. O, sorry Wilkas, ale wparowałeś mi się w moją trajektorię nieugiętej siły. Dobrze, Wilkas. Złoto, strzały, złoto i krasnoludzki łuk, ho, ho, ho. Mikstura. Wywar regeneracji. Kufer. Złoto, mikstura, no dobrze jest, dobrze jest. O, nie chciałem tą latarnię wziąć. Na szczęście mam taki teraz olbrzymi bagaż dostępny, że mogę spokojnie to smolić. Po co ten pośpiech? Ano. Aha, tu jest dźwignia. Cienista pewnica. Aha, to jest inny poziom w ogóle. Tam był kufer z tyłu. A, widziałem. Orkowa buława? Nie. Moja ebonowa buława świetnie sobie radzi z przeciwnikami. Pułapka, ale od czego? Ork? O, prawie w pułapkę wpadł. Aha, to jest ta pułapka. Srebrny wielki miecz.
złoto. Co tu mamy? Ametyst, wytrych, opłacało się. Chociaż prawie wilka dostał. To. Skórzane zbroje. Naprawdę, oni są tutaj wyposażeni? Jak nie wiem, co, skąd oni wzięli to całe finansowanie na te rzeczy. Już myślałem, że stół do alchemii co jest. Okej. Mam cię. A, chyba ja mam ciebie. O. Mi się wydaje, że wkrótce będziemy z Falmerami mieli do czynienia. Sądząc po mojej wyrwie. Dobrze. Straż tylna. Lekki pancerz wzrasta do 22 poziomu. No niestety ja jestem tutaj za ciężkim pancerzem, więc... Aha. Najpierw tego tam uwalę. Okej, dwóch mamy z głowy. Opiekana kurza pierś, niepotrzebna, ale złoto. Ile oni też złota niosą ze sobą? To jest też takie zadziwiające. Złoto, ale strzały mają do dupy w większości. Skąd oni wyczesali konia tutaj? Pokaż, co potrafisz. 82 łucznictwo. Wilka, zajmij się nim. No. Z partnerem to też troszkę łatwiej idzie. Tylko pod warunkiem, że partner nie będzie się maltretował w drogę naszą. Wpakował się w naszą drogę. Okej, mamy. Ja się zajmę łucznikiem. No. Dobrze. Nie chciałem orkowego łuku, ale no dobrze, mam miejsce, więc możemy to później zrobić porządek z tym. Złoto i żegnam się wtedy. Do następnego odcinka. Na razie.